Kurwa, miejsca pomału brakuje. Masz ten temat rozmawiać z młodym. A, ta młody to jest, kurwa, harbagan, kurde, robokop. To jest chyba jedyna osoba w tym radiu, która ma większą obrotę od ciebie. Ha, ha, ha. Tomeczku, ja jak będzie ciepło, to w przyszłym tygodniu zmykam i w ogóle nie będę pracować. No, tak coś myślałem. To jakieś ognisko, jakby się ciepło zrobiło, byś mógł zorganizować wiśniaku jeden. Tak, tak, ale koniecznie musimy, wiesz, zaprosić twojego szwagra 371, nie? No, jakoś szwagra. Właściwie nikogo innego nie musi zapraszać, bo się znajdziecie wspólne tematy do rozmowy. No nie, no wiesz, jak zaproszesz szwagra, no to przyzwoitość nakazuje ciebie również zaprosić. Nie, to masz rację, ja tylko jestem wdzięczny za te słowa, choć czuję, że są one nieszczere, ale o czym będziemy rozmawiać, będę siedział i przysłuchiwał, to wiesz, to mnie nie bawi. Czyli jakbyś dobrze przeanalizował moje słowa, to powiedziałem, że przyzwoitość nakazuje, także ta wypowiedź była bardzo szczera. Przyzwoitość nakazuje, tylko nie powiedziałeś, czy zaprosisz, nie? Powiedziałeś, że przyzwoitość nakazuje zaprosić.